Zaczynamy kolejny dzień na Gamescomie. Dzisiaj miejmy nadzieję troszkę więcej grania. Jest wcześnie, znaczy może nie aż tak wcześnie, ale na pewno wcześniej niż ostatnio. No i dzisiaj co w planach? Need for Speed oraz może Heroesy, oraz może coś więcej, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, lecimy na Gamescom, Kolonia. No, czwarty dzień, tak? Już prawie trzeci dzień vlogowania. No nie wiem, czwarty. Słyszeć, ale właśnie jesteśmy po pokazie Snipers Ghost Warrior, trzeciej części robionej przez Polaków. No i muszę wam powiedzieć, że nigdy w to nie grałem, ale zapowiada się naprawdę fajnie. Dostaliśmy wejściówki teraz właśnie na ich stanowisko i idziemy przetestować tą grę. Zobaczymy, jaka będzie. No i oby było fajnie, bo tam jest jedna misja do wykonania. No za rok. Wychodzi jakoś w połowie 2016 roku, także czasu do premiery jeszcze jest dużo. No, natomiast zawsze można ją przetestować. Powiemy wam szczerze, chcieliśmy iść na Need for Speed'a, na wiele innych gier, ale dostać się jest praktycznie niemożliwe, więc będziemy musieli zadowolić się tym, co mamy. No, a jak na razie, nie graliśmy za wiele, bo każda kolejka to jest dosłownie parę godzin czekania, no, a to jest za dużo. Jesteśmy właśnie na stanowisku YouTube Gaming, także całkiem ciekawa sprawa, ponieważ uwaga, Lamu teraz zaprezentuje wam niektóre kanały. Proszę, zaczynamy. Jak to wygląda? No i pierwsze wrażenia są naprawdę, naprawdę fajne. Wszystko dotykowe. No tutaj masz kanał. I tak wygląda kanał na YouTube Gaming. Całkiem ciekawe, muszę powiedzieć. Można, no to akurat, że można przewijać, to wiadomo. Ale, no i wszystkie filmy, tak. Playlisty są na górze. Całkiem też ciekawe. Popularne filmy wszystkie są, no i całkiem ładnie, teraz włącz twój kanał. Zobaczcie jak kolorami, ja mam bardzo niebieskie logo, od razu dopasowało mi logo. Laku natomiast ma bardzo żółty w tym momencie właśnie swój kanał i jak widzicie, jego ustawił na żółto. No i tak wygląda livestream ogólnie. Tutaj macie ekran główny oczywiście, tam jest czat, tutaj, o, w tym miejscu. No i nie jest taki zły, no wiadomo, będzie trzeba poustawiać boty. Miniaturki. Miniaturki są od razu. Sugerowane masz tu, autoplay. No i muszę wam powiedzieć, że pierwsze wrażenia. Patrz, łapki w górę, w dół. Łapki w górę, w dół samego streama, nie? Do laku da łapki w górę. Like a video on YouTube. Co tam było? Hej, kończymy dzisiejszy vlog, moi drodzy. Tak, oto kolejny dzień Gamescomu za nami. Dzisiaj bardzo fajnie było, pograliśmy sobie w Heroesy i koniec. Na Need for Speed'a praktycznie nie było szans się dostać. Oj, tracę światło. Na Need for Speed'a praktycznie nie było szans się dostać, dlatego nie pograliśmy. Czy coś jeszcze chcieliśmy? Pograliśmy w coś jeszcze? Aha, graliśmy w oczywiście Sniper Ghost Warrior. Wersję numer 3, która wychodzi dopiero za praktycznie rok, więc fajnie, że mieliśmy możliwość przedpremierowo zagrać, byliśmy na pokazie tej gry, gdzie właśnie nas też zaprosili. No i ogólnie mega, mega fajna sprawa, polecam wam zobaczyć na tą grę i propsik, bo to jest chyba jedyna firma, która nas wpuściła bez kolejki tak naprawdę na ich grę. No widzicie, tak to już bywa. No i co?
No i mam nadzieję, że wam się dzisiejszy vlog podobał. Dzisiaj było troszeczkę mniej gadania, pokazywania o wiele, wiele więcej. No ale czasem też trzeba, no nie ciągle będę do was rozmawiał, bo o czym. No i oczywiście YouTube Gaming. Wydaje mi się, że to było chyba najfajniejsze w dzisiejszym odcinku, że mogliśmy zobaczyć, jak to działa. Moja opinia z Lachem jest taka, że to ma potencjał. No i oby tylko szło w dobrą stronę. Trzymajcie się, na razie. My jeszcze dzisiaj idziemy pewnie na małą jakieś tam małą imprezkę do Hitboxa. Takie wiecie, żeby poznać całą praktycznie ekipę Hitboxa, która za to odpowiada. No ale to już oczywiście bez kamery. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia kolejnym razem na moim kanale.